Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, co tu dużo mówić, jesteśmy dziś dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy ostatnio. I kończymy zwiedzanie Zamku Cieni bodajże. Więc tak, jej, Zamek Cieni w ogóle. Skończymy. Miejmy nadzieję, że bez zlamień i śmierci. I czy jest jeszcze coś ważnego do dodania? A pomiędzy tym poprzednim odcinkiem za dużo, co ja nie robiłem, i jedne, co mogę tak powiedzieć na pewno, to jak widzicie, nie mam run. Bo wydałem to na chyba dwa poziomy. A nie było to nic wielkiego, z góry powiem, dosłownie. Jeden był do dobicia tej, jak to się nazywa, wytrzymałości do 20 bazowego. 20 bazowej właśnie, kolejny był już ponownie w, no, witalność, więc tak typowo. No i w sumie nie wiem, czy mam coś jeszcze do dodania, poza tym, że no, idziemy. Idziemy, zobaczymy, dokąd nas to wszystko poprowadzi teraz na spokojnie, jakie skarby tu poznajdujemy. I ja szczerze chyba wyłącz lampkę. Nie, żeby wiecie, to był jakiś wielki problem dla mnie korzystać z tej lampki i tak dalej, ale preferuję osobiście właśnie takie sytuacje jak teraz, kiedy to naturalnie wygląda. Po prostu takie, no, nie nic wielkiego naprawdę, tylko jakieś takie dziwne preferencje osobiste. I co my tu mamy? O cholera, znowu to coś. To ja może lepiej już łyknę butelkę. I teraz tak, uda się trafić, proszę, oby się udało. Dobra. Tak, 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 tak. A ten dzwoni, jakąś mgłę zostawia, niestety. I tak, sumar zgnilizny, i tak nie wykorzystam, znając życie. Dwa dobre ciosy powinno być po nim, super. No. Dzisiaj zdecydowanie mam lepszy dzień, jeśli chodzi o wszystko, można powiedzieć. Bo powiem wam szczerze, no jak w ostatnim odcinku, to pamiętam, że trochę narzekam na to, że jest ciężki okres, jeśli chodzi o zaliczenia, zadania i w ogóle na studiach. I wiem, że niby nie powinienem o tym mówić. Sam często się tłumaczę tym, że nie chcę trzymać życia publicznego mojego kanałowego z moim prywatnym. Ale tak, muszę wam powiedzieć, że mimo tego, że minęło w sumie to tak z... w sumie z ile? Max, powiedzmy 20 parę, nie, no dobra, z 30 parę godzin, tak mówiąc godzinowo. Czyli dużo ponad dzień, a tak najlepiej to określić, względem tego, kiedy ostatni odcinek nagrywałem. A teraz takie postępy zrobiłem, że no, nie spodziewajcie się może odcinków codziennie przez dłuższy czas, ale jest szansa jakaś, że właśnie będą znowu odcinki kilka dni z rzędu, czy coś. Bo tak, mam trochę luzów teraz, to spróbuję po prostu to ogarnąć i jakoś to będzie. Przy czym, znaczy, że to się skończy znowu tylko na Elden Ringu i wszyscy, którzy chcą innych gier, będą nadal się wkurzać na mnie, że nie wrzucam tego. A żeby nie było, ja jestem świadom, że mam dużo do dokończenia jeszcze. To nie mówię tylko, dajmy na to, Inscription, Korkiperze. A co tam jeszcze takiego w sumie było? Inscription, Core Keeper. A coś jeszcze takiego zacząłem, nie dokończyłem. Nie pamiętam, co to było. O, też jakaś taka nowsza seria. Dobra, mniejsza, mniejsza, mniejsza. Jeśli kogoś zastanawia, czemu wypuszczam te gwiazdy, to po prostu chcę sprawdzić, czy może się trochę myliłem co do ich działania. Połowę życia temu czemuś. Nie jest to dobry wynik, ale widziałem, że przełamało posturę, więc może nie są aż takie okropne też, jak myślałem początkowo. No może, może. Dobra, 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 dobra. I czy są tu jakieś inne miejsca? Są, dobra. Więc to wracając, no tak, myślę, co to było. Na pewno Inscription, jak już wspominałem, Core Keeper, chociaż Core Keeper to przerwałem głównie przez to, że no nie potrafiłem pokonać, wiecie, tej chyba Hive Mother czy jakiegoś taka. Tego innego bossa, którym słyszałem, to nic nie wiedziałem. Co jeszcze takiego? Chyba, tak, tak, jeszcze pamiętam kolejną grę, ten Backpack Hero. No tam mówię, że powrócę 31, nie pamiętam dokładnie, maja, z aktualizacją dodającą nowe rzeczy.
I szczerze mógłbym to już zrobić, wiem o tym, ale jakoś tak... Dawniej chodzi o to, że nie chcę, co... A tutaj mógłbym powiedzieć tak... Dodatkowo pewnie i tak nikogo to nie będzie obchodzić, jeśli będzie, co... Jej, bo przynajmniej wiesz, nie wiem czemu nie ma. A otóż opóźnili wydanie nowej postaci o tydzień, więc tak... Będę kontynuował to wszystko, kiedy już będzie nowa postać po prostu, tak najprościej mówiąc. A gwiazdka sobie lata i co? Eksploduje. Okej, 600 coś obrażeń. Dobra, nie jest może aż taka zła przeciwko niektórym wrogom. I super, rękawice do kolekcji. Może bym trochę zbyt surowy dla tego zaklęcia. Chciałem w sumie tej inkantacji, no ale wiecie o co chodzi. Więc tak, do Backpack Hero jeszcze wrócę na pewno, jak właśnie wydadzą już tą kolejną postać. Po prostu... Gierka przyjemna, ale można powiedzieć, że jakoś czegoś mi jeszcze tam brakuje, żeby to było to, co... Stwierdzam, tak, chcę poświęcić swój i tak ograniczony czas na to, żeby nagrać. No dla tych, którzy mogą mnie nie śledzić tak dokładnie, albo nie wiedzą, to... Prawdę mówiąc, ostatnio prawie, że nie gram prywatnie. Albo nawet całkowicie nie gram prywatnie. Poza tymi sesjami D&D, które są raz na jakiś czas. I jeszcze do niedawna też paroma innymi systemami, ale... No, obecnie to tylko D&D w jednej grupce. Ale pomijając. Więc tak, wszystko co po prostu ogrywam tutaj. Butelka perfum, okej, okay, nie wiem po co mi to, ale dzięki. Butelka do perfum, chyba to pisał mi bezpośrednio butelka perfum. No, ale taka mniejsza. Wracając, no, jak już mówiłem, wszystko co ogrywam, czy to na YouTubie, czy to tak prywatnie, czy tam sobie właśnie tylko na YouTubie, czuję, że to musi być coś, co mi sprawia przyjemność. I co wiem, żeby gdzieś jakoś oglądało. A z takim na przykład właśnie... Corkeeper miałem problem taki, że nie czułem, żeby to się oglądało. Przez to chociażby właśnie, że no... Nie miałem pojęcia, co zrobić, żeby ten odcinek miał jakąkolwiek wartość. Tylko moje bieganie w tej tej kopanie, opowiadanie jakichś głupot, no... Nie czuję, żeby to było wystarczająco... interesujące na dłuższą metę. Teraz tak, tutaj można zejść... Po coś... W sumie... Po coś... Tylko po co konkretnie? Dobra, tam były te ślimaki, co? Jest tam trupek, dobra, z przedmiotami. Chyba na skałkach też widziałem jakiegoś wcześniej, nie jestem pewien, czy nadal tam jest, czy już to zebrałem. Więc tak... Kosa, na wszelki wielki. Nie w takim sensie, na wszelki wielki. Ale i tak, a. Dobra, jakoś to przeżyłem, odłamek szkła. A, teraz lepiej będzie już... Szczerze używać tego mieczyka jakoś tak... Jak już wspomniałem ostatnio, pewniej się czuję z tym mieczem niż z kosą. Przeciwko tym wrogom. Zdarza mi się oczywiście sytuacja, kiedy będzie nadal kosa moim zdaniem jest lepsza, ale tak tutaj niekoniecznie. I dobra, zatruta strzałka z kości i... A! Tutaj można było normalnie wejść. Bez żadnego wymyślania. Wow. Brawo dla mnie za to, że to znowu przegapiłem, podobnie jak miliony innych rzeczy i... Pączkujący mech jaskiniowy. Materiał do jakiegoś craftingu, który pewnie znowu zapomnę i faktycznie na skałkach był. Tutaj to jest na fioletowo, więc to jest coś takiego istotniejszego w teorii. Okej, to czy damy radę tam łatwo dotrzeć teraz, żeby... Tak, da radę. Dla bezpieczeństwa tylko łyknę butelkę. Jestem świadom, że mi się kończą, no ale trudno się mówi i... Zostaw mi w spokoju, dziadzie. Po prostu chcę jak najszybciej dostać się do drabiny, wiecie. Aby tylko nie było mechaniki takiej jak w Dark Soulsach, że zbyt częste trafianie mnie nagle mi zarzuci. Bo jeśli ja spadnę i zginę, to się trochę podirytuje. Okej. Okay. Zaczynam mnie rozumieć, czemu nagle coraz więcej i coraz szybciej te pociski zaczęły latać, czy to. Może co chwila na te skałki można było jakoś wyjść stamtąd. Zresztą zaraz sprawdzimy. Kiedy już tym razem bezpieczniej. W mocy kosy przeskoczę dalej. Zwiedzając takie miejsca, w których teoretycznie mnie nie powinno być.
Mówię teoretycznie, praktycznie to wiem, że powinienem skorzystać z znajdźka do podniesienia. Tylko teraz nie spadnij Gwiezdny Kluczu, nie spadnij ze swoimi... swoje minus 10 do zręczności. Okej. Okej. Nie, nie, nie! Mówiłem! Nie spadnij! A, dobra, wiecie co, ja może... lepiej sam po prostu popróbuję... jakoś się tam dostać, bo tak coś czuję, że... to długo zajmie. Mam jeszcze wiele planów na dzisiejszy odcinek. Dobra, znalazłem przejście szybciej niż myślałem, więc... jej, i co my tu mamy? Klucz kamiennego miecza. Miło, przyda się na pewno. I teraz tak... myślałem, że trafię kilku, ale oczywiście nie. A nie, trafiłem! Dwóch! Wow, dobra. I to w takim razie sukces. Chyba... teoretycznie mam już ukończony ten zamek. Jeśli jeszcze coś tutaj popomijałem, to dajcie znać, jeśli to wiecie. Z przyjemnością tu wrócę. Ja tak na poważnie to nie chcę tu wracać, ale to znacie mnie. Jeśli pominąłem, to będę musiał to nadrobić wcześniej czy później. I tak, skoro jesteśmy przy pomijaniu i różnych takich kwestiach, to mam też jeszcze jedną lokację, w której byliśmy niedawno, a którą, jak się okazuje, nie do końca dobrze zeksplorowałem. Nie jest to nic wielkiego, żeby nie było. Dosłownie podejrzewam, że to będzie malutka jakiś... znaczy malutka część lokacji i tyle w sumie. Ale tak, znowu tu. Wracamy do waszego ulubionego miejsca. Do obserwowania mnie spadającego z korzonków. I takie tam. Więc no, ostatnio byliśmy tam. I znaleźliśmy tam parę znajdźków. Nic wielkiego. Szczerze mówiąc, ale... teraz jestem już pewien, że coś więcej było. I jak jesteśmy już przy tym miejscu, widzicie, to jest ten taki oderwany jakby korzonek. Da się spokojnie na to wskoczyć. Aha, jak widzicie. I gdzieś to też prowadzi, więc... no. Miejsca łaski, tak jak to. Same z siebie nie... po prostu nie wychodzą, nie wiadomo gdzie. A jak je widziałem, to stwierdziłem, że właśnie muszę wam to pokazać. Najprościej w świecie po prostu trochę tutaj tak... połaziłem, poobserwowałem. Niewiele. Niewiele, więc nie wiem, co jeszcze tutaj na mnie czeka. Ale widać, że to jest trochę ohydne i zgniłe, niepokojące. Well, cokolwiek się tu stało, naprawdę to jest takie niepokojące. Nie wiem, czy chciałbym tutaj przychodzić. Ale może... może coś tutaj jest ciekawego? Nie, nie, dobra, chyba... oj. Nie, no, niczego tu nie ma? Jest walka, okej. I nie rozumiem. Coś tu jest... to ja tu powinien być dużo wcześniej, czy to, że ta walka jest taka... taka nijaka? Chwila, co? Rogier? Roger? Co on tu robi? Ktoś mi wytłumaczy? Czemu ja walczę z... z Rogerem? Ja chyba naprawdę czegoś tutaj nie rozumiem. Więc ktokolwiek tu jest, proszę wytłumaczyć mi to, co tu się dzieje i... nagle trzech jest, oczywiście, no. Narzekam, że jest za prosto, to teraz trzech mi tutaj zarzucą. Ale nie byli gotowi na to. No, nie byli gotowi, to zdecydowanie nie byli. Dobra, ja też nie byłem. Ale tak, ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa. Nie. Nie. Teraz zauważyłem, że to można było wezwać sobie łzę. Ile mam tego jeszcze? 4. Mało, ale i tak wezmę. Czuję, że po prostu mogę brać.
I tak pewnie znajdę jakieś sposoby na zdobywanie ich szybciej, czy coś. I przy okazji... Trochę dziwna sprawa, bo to są... Jest Roger. Ja pamiętam, że on tam zginął od tej całej śmierci, czy coś. Tam jest jakiś czempion, jakiś ludzie i w ogóle, i... No nie rozumiem trochę, czemu ja z tym walczę tutaj. Co jest takiego tej cennego, że tak to nagle są. Zresztą okej, no Fia tam... Pamiętam, że coś tam namieszała i chyba D zabiła? Czy tam D? Wiecie, o kogo chodzi. Więc okej, rozumiem, że teraz ona może być jakąś negatywną postacią tak naprawdę w tym świecie i... Powiedzmy, walka z nimi to jest takie... Po prostu spowodowane tym, że teraz ona chce się nas pozbyć, czy coś. Ciężko mi stwierdzić. Ale no, jeszcze jestem w stanie jakoś to pojąć, powiedzmy. Pokrętnie, ale jestem w stanie. Ale nie rozumiem, czemu tak... W takim z pozoru nieistotnym miejscu nagle się to pojawia. Czemu w sumie nieistotnym, raczej takim... To niepowiązanym. Dobra, wiecie co, nie chcę się z tym męczyć. Ja wiem, że mi pokonał, jak to się nazywa. Samemu, ale pójdę na łatwiznę i zawołam kolegę. I wiem, że przed chwilą mówiłem, że tego nie zrobię, ale no, po prostu chcę wam jak najwięcej pokazać się. Nadal wiem, żebym tą walkę wygrał samemu bez problemów większych, podkreślam większych, bo jakieś tam mogłyby się pojawić. Jak ostatnio, że nie byłem gotowy na te wszystkie rzeczy, które tu się działy. Ale proszę. Nadal czuję, że to nie jest trudne. Okej. Tak naprawdę to jedyne, co on zapewnił, to jest rozproszenie wrogów i... Mgła Fi... Fi albo Fi, jak zwał tak zwał, ale... A co, to jest jakaś inkantacja ładna? Nie, to nie jest inkantacja, czyli to jest zaklęcie. Dużo inteligencji, mało wiary i co my tu mamy? Okej, i... Mam tu jakiś teleport. Może jednak to było więcej niż myślałem? Ale nie, bo jest jeszcze tutaj... Ona? There you are. I knew you would come. What is it you intend? To deny us and our ways? Like the dogmatic brutes of the Golden Order. Nie wiem, co o tym myśleć. Powiedzmy, że będziemy dla niej mili. Jeśli będę tego potem żałował, to trudno. Ale tak. I am the guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. Yet you still wish to be held by me? Pewnie dostaniemy znowu karę do punktów życia. Ale mnie to już mało interesuje, jak po prostu chcę zobaczyć, w którą stronę to pójdzie. I nadal mam też nadzieję, wiecie, że będzie opcja jednak, żeby... Have you ever seen a Hallowbrand? When the first of the demigods died? His flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede. Godwin's Hallowbrand has since been recovered at the Round Table Hold. But there is another Hallowbrand out there somewhere, and I must find it before the time comes we receive our Lord. When Godwin died, a Hallowbrand scored his flesh, but another exists, and I must before the time my hands will be dirtied once more by the... Will you still let me hold you? Okej, i mamy ten przeklęty znak śmierci, co ciekawe był związany z wątkiem Rani, więc ciekawe, że tutaj tyle wątków się zazębia, ale okej. I to akurat pamiętam. Na wieży w Liurni to było. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second illustrious life. You are my... Our true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. Okay.
przytulas i... O, błogosławieństwo lśniącego baldachimu. Coś nowego. Coś jeszcze masz do powiedzenia, czy już nie? As the rune of those who live in death, please, do one thing for me. Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. I will soon lay to conceive my child, the rune. Brandish my rune. Stay the persecution by becoming. I will soon. Okej, czyli tutaj teraz się powtarza. Dobra. Dobra. Ciekawa sprawa. Przy okazji, jak tam runy? Dosyć sporo można dostarczyć na kolejny level up. Okej. 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 Zanim coś jednak. To chcę właśnie już to wydać na level uppa. Jak będziemy mieli level uppa, to potem będziemy mogli zająć się czymś innym, ale tak, póki co witalność, chociaż do 50 można nawet więcej. Teraz mamy obniżoną żywotność. Wiem, że to mogłoby się przydać w jakimś innym miejscu. Przy okazji zobaczmy jeszcze ten opis. Zniszczymy to przy okazji, bo nie chcę mieć tej kary do punktów życia. Nadal ją mam. A, czyli muszę pozbyć się obu. Szkoda, bo to jest. To jest jakiś unikat. No. Może zaraz zniknie. Dobra, znikło, czyli tamtego unikata nie musimy ruszać. Okej. Okay. Tutaj sobie spokojnie siedź. A my zwiedzamy. Jej, lubię zwiedzać. I lubię gadać głupoty do monitora. To też już taka trochę prawda. Nie wiem, że tego nie nadaję, jak to powtarzam bardzo często, ale... Patrząc na niektóre oglądalności, to nie jest tak źle i... Wow. Wow. Jesteśmy w stolicy i to tak bezpośrednio w stolicy, że w stolicy, nie, że w stolicy, że wiecie, tam nie mamy jak, ale tak trochę gubię się w tym, co chcę wam przekazać, ale tak, wow, tego się bym się nie spodziewał, po prostu fajnie, dzięki, w ogóle. Winda, pewnie nie działa? Nie wierzę. Działająca od początku winda. Czy my jesteśmy w jakiejś dziwnej grze, nie od From Software? Nie, ale dobra. Jeszcze będę musiał pogadać potem z Fiem, bo wydaje mi się, że może będzie miał coś do powiedzenia kiedyś, ale wiecie, to na spokojnie, nie teraz. Czytajcie, pogadam dosłownie, jak pójdziemy w jakimś tam innym momencie czy coś i obrzeża stolicy. Obrzeże stolicy. Ciekawe miejsce. Bardzo nawet ciekawe. A, wybaczcie, to krótkie cięcie. Niestety telefon dzwonił, więc tak musiałem to zrobić, ale spokojnie teraz. Możemy iść i zwiedzać dalej. Ta złota mgła, nie będę ukrywał. Nie zachęca mnie do tego, żeby to robić, ale z drugiej strony wiem, że mnie to czeka, że tego po prostu... Co? Proszę bardzo, co jest? Czemu ja tam nie mogę wejść? A. Dobra, wiecie co? Ja chyba nie rozumiem. Jeśli ktoś wie, o co chodzi z tym miejscem, to proszę mi to wytłumaczyć, bo chciałbym wejść, walczyć z bossem, a tam nawet nie ma opcji dotknięcia mgły. Ale dobra, gro, skoro taka twa wola, no to idziemy zająć się czymś innym. I nie będę walczył z bossem, jakikolwiek by tam on był, nie był.
Nie wiem, czy z tego powodu powinienem bardziej się cieszyć, czy bardziej się martwić, bo w sumie... Jeśli chodzi o bossów, to często... Jeśli jakiegoś bossa nie pokona, gra oczekiwała, żeby się go pokonało, to potem są jakieś nieścisłości, czy jakieś problemy. Wiem, że tak było w Dark Soulsach niektórych. Te z konkretnych przykładów wam nie podam, bo niestety, no... Będąc szczerym, to nie za bardzo pamiętam je, ale tak, było kilka takich. Więc, no... Po prostu idziemy i... Nawet nie będę go ruszał. Szkoda mi ich i wiecie, nie chcę ich też unicestwiać tak po prostu. Jak... Huh. Wow. Jeszcze bliżej tego drzewa niż wcześniej. Piękne miejsce, muszę przyznać. Na swój sposób taki smutny i ponury. Trochę. Wiecie jak to tam zawsze w Dark Soulsach bywa. Tam grach od From Software powinienem mówić w Dark Soulsach. Czasami nie ukrywam, będę to mylił i jest to spowodowane tym, że po prostu nadal jakby to najłatwiej określić, coś tu zbugowało przez chwilę. Ciężko mi, po prostu nadal ciężko mi w to, czy tam może nie tyle co uwierzyć, co ciężko mi wbić sobie to do głowy, że właśnie Elden Ring w sumie to nie jest Dark Souls. Okej, twórcy podobni, ale no. Nie powinienem tego traktować jak Dark Souls. Jako spadkobiercy Dark Soulsów, oczywiście. Jak nowe dzieło, ale... Ciężko mówić po prostu, wiecie, o Elden Ringu jako Dark Soulsach, co? Bo to jednak mogą być właśnie dwie całkowicie odmienne gry, owszem. Wiele mechanik mają podobnych. Nie będę tego ukrywał, no. Dziwne, żeby gry od tych samych twórców nie były do siebie podobne. Pod jakimkolwiek względem i wow. Dużo tu energii żre, ale... Nieźle sobie radzi z tym... Czymś. Cokolwiek to jest. Wygląda jak jakiś taki orzeszek. O, tam jednego pominęłem? Jakim cudem? Gin. A proszę, jeszcze jakaś... Chciałem powiedzieć nagroda, ale... Jednak to zwykłe mięso. Właśnie, po mięsa. Mogę jakieś fajne... Nie, nie mogę. Nie mam materiałów na nic, jak się okazuje. Antagwie żębiny zużyłem. Na te przysmaki dla konia. A teraz chodzimy po obszarach, jak na złość, gdzie konia nie można. Chcę brać... To jest jakiś taki inny i widzę, że ma większą trąbkę, więc trzeba być chyba ostrożnym, ale też fistaszek. Taki wąszu fistaszek w sumie. No. Nawet nie zwróciłem uwagi, jak tam z runami tutaj, ale... Runa 10. To sugeruje, że jesteśmy już chyba prawdopodobnie... w miejscu dostosowanym do tego, gdzie powinniśmy być w końcu. Ale dobra, tam jest taki brzydal, to ja tam nie chcę. Pójdziemy tu. I tak, Giermek, jeśli nie my to był. Wiecie, próbuję używać oryginalnych nazw, jeśli wiem już, jak coś się nazywa. Zobaczcie mi poprawić się zbłędnie i... Już mówiłem, jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, hura. W tym samym momencie Kamyk Kowalski powiedział nope. Smutne to. O, i kolejny fistaszek. Więc gin fistach. Dawaj mięso. No oczywiście. Co innego mogłem dostać niż mięso. Gin. Też gin. I ty też możesz ginąć. 308. To nie są jakieś wielkie wartości. To wszystkie lokacje były dostępne już od dawien dawna i wcale nie są takie skomplikowane, jak myślałem. A, tutaj coś jeszcze jest. Okej, ale na razie może nie ruszajmy tej windy, tylko zobaczmy, co jest tutaj wyżej. Pewnie mi się nie będzie chciało. Tam wracać. A, to jest podejście do tego gościa od jego pleców. No w sumie logiczne i jednocześnie fajnie, bo przynajmniej się go pozbyłem. Żeby dostać złoty runów 7. Który nie ukrywam, kiedyś na pewno będzie mi potrzebny. Chociaż to kiedy może nie nadejść nigdy. A teraz gin. Gin przeciwnik. Dziękuję. Bełt perfumiarza. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tej bełty perfumiarza dostaje, co sugeruje, że to mogą być jednak perfumiarze, a nie tyle co giermki. No ale z drugiej strony to znowu wiecie, są te jeszcze właśnie ubrania, które nazywają się dosłownie pancerz giermka czy coś. A, i teraz tak, tutaj można tam niżej sobie spaść, albo pójść dalej.
Podejrzewam, że powinienem pójść dalej, więc też tak zrobię. A tutaj co jest? Okej, jakiś przeciwnik, który jest agresywny już tak sam z siebie. Nie, nie, nie chciałem. Wybacz, wybacz. Chroniące pastylki. Chroniące pastylki, chroniące pastylki. Co one robią? Antyzgniliznowe. Mogą się przydać. Chociaż nie wiem jak bardzo. Tak, idziemy. Po prostu. Żywotność bestii. Jako, że póki co sytuacja jest mniej więcej opanowana moim zdaniem. Więc nie ma coś tak się przejmować. I teraz tak. Tutaj, jeśli pójdziemy, są jeszcze normalnie schody, więc można się wrócić. Tutaj nie. Ale, no dobra, nie będę mówił żadnego ale. Idziemy, po prostu zobaczmy, co my tu mamy i będzie tak lepiej. I chociażbym nie chciałbym, że jeśli bym tego nie zrobił, to teraz byście mi zaatakowali, więc... Wow, strasznie wytrzymały. Bardzo. Aż za bardzo wytrzymali. I okej, starnik perfumiarza, czyli... To są znowu perfumiarze? W sumie bardzo możliwe. Tam byli zdeprobowania, to są zwykli. Przynajmniej tak to... Póki co rozumiem. A ty gin. Dziadzie, zanim znowu będziesz we mnie strzelał ze swoich perfum, czy co tam masz? Lata wyższych sfer. Okej. A tu przed chwilą tym miejscem się nie trzeba przejmować, dobra. Tylko zobaczmy, czy ta szafa... Szata wyższych sfer ma jakieś większe magiczne super właściwości, czy to jest takie po prostu... Skąd ja to w ogóle mam? Nie wiem. Nie jest wielkiego. Fajne ubranko, które tam ma jakieś tam swoje fabułki, ale sam w sobie chyba nie ma żadnych takich większych zasadnień, czym to ma być, czy nie być noszone. Dobra. To w takim wypadku idziemy wyżej. Szukać dalej skarbów, wiedzy, czegokolwiek innego. Nie wiem, czy mi się to podoba, ale okej i... Klątwa siewu? Co? Widziałem kluczyk, więc to jest na pewno przedmiot tego typu tylko. Czym jest klątwa siewu? Klątwa, która wyrosła na ciele splugawionym przez łajnożercę? Klątwa, która wyrosła na splugawionym ciele ofiary łajnożercy. Niepozorna wysypka, która przyprawia rogi Omenu? Łajnożerca hoduje klątwę siewu na zwłokach. W ten sposób uniemożliwia duszom zmarłych powrót do złotego drzewa i skazuje je na wieczną klątwę. Jedna z najobrzydliwszych rzeczy, jaką można znaleźć na ziemiach pomiędzy. To co, że co mogę więcej jest powiedzieć? Biedny gościu albo fuj. Ja nie, niestety więcej z tym chyba nie zrobię. Nie. Dobra, na szczęście przeżyłem, A tam coś jeszcze jest niżej? No jest, wiecie co? Aż zaskoczę, sprawdzę tutaj niżej. Ja po prostu chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Tutaj niżej, co tu mamy? Okej, mamy znowu takiego gościa. Tamtego, który w sumie nawet nie wiem, czy to jest giermek, czy czym on ostatecznie jest. Ten teraz chyba mniejsza o to. Rozgrzewający kamienie, czy coś innego tego typu. I tak. Nie będę ukrywał, trochę się już czuję zgubiony w tym wszystkim. Może jeszcze, wiecie, zaraz się odnajdziemy, ale póki co... Totalnie czuję się zagubiony w tym miasteczku. Nie to, żeby to była jakaś wielka wada, bo... Lubię tego typu wyzwania. I tak... nie uda mi się go zejść od pleców, niestety. Chyba, że jakimś cudem... Tak, mamy... Uderzenie w plecy. Więc mamy delikatną przewagę na początku walki. Wow. A elektryczny mieczek, który jeszcze zsyła błyskawice na nas. Fajnie by to było mieć. Niestety nie mam takich rzeczy i zbroja rycerza
z Leyndell. Kolejne do kolekcji. My chyba już mieliśmy coś od nich. To nawet nie jestem pewien. Możliwe, że mieliśmy. No, a może nie. No i tak, Lilie, Miqueli. Fajne zdobycze. Jakieś zalepione drzwi, których nie otworzę. Nie. Chyba więc nic do powiedzenia na ten temat nie mam. Idziemy gdzie indziej po prostu. I no... W sumie tak, no, skończyło mi się trochę rzeczy, na jakie mogę tutaj marudzić wam teraz, więc... Jeśli moje gadanie dzisiaj będzie trochę gorsze, to wybaczcie. Mogę wam tylko zagwarantować, że moja forma dzisiaj, jeśli chodzi o samo granie, będzie... teorii lepsza niż zazwyczaj. Proszek Mirandy, okej, to już mieliśmy chyba nawet dużo. Razy i... Serio wylazłem tutaj? Jakim ślepcem trzeba być, żeby tego nie zauważyć? Jaką lamą trzeba być, żeby tego nie zauważyć? I jakim mną trzeba być, żeby tego nie zauważyć? To jest chyba najlepsze pytanie. A to nas... wyprowadza tutaj. Bezkarnie sobie grał na instrumencie, a my brutalnie mu w plecy. Z wielkiego miecza, no ale niestety. Taka już ta gra jest. Kamień Kowalski 6. Miło. Miło i... Wiecie, co jest najlepsze? Teraz sobie uświadomiłem, że w ostatnim odcinku obiecałem wam, że będziemy zwiedzać okolice tych wulkanicznych twierdz, czy co to tam było. A nagle jesteśmy tu i w sumie nie wiem. I nagle po prostu... totalnie naprawdę zapomniałem o tym, co sam mówiłem. Niestety cały ja. Mam takie często problemy z pamiętaniem najistotniejszych kwestii. No dobra. No dobra. Super, znowu dzwonią. Wybaczcie, naprawdę wybaczcie. No. Niestety, przynajmniej dzisiaj, jakoś tak domownicy nie chcą mi dać spokoju. My tu w ogóle mamy? Tak przy okazji, bo... jedna trasa i z tego co widzę jest jeszcze jakieś inne przejście właśnie tutaj jakoś. Da się to przeskoczyć? Dało radę, okej. Okej, brawo ja. Brawo ja. Więc tak, gincie. Poproszę wasze runy. 1000 coś za dwóch. Nie aż tak dużo. No, że z drugiej strony nie ma też czego się spodziewać, wiecie, jakieś... znaczy nie ma co się spodziewać jakichś wielkich sum za przeciwników, których pokonuje bardzo łatwo. Jakiś kwiat czegoś tam. Co my nawet nie jestem pewien, czy ten... wiem, co to jest za kwiat. W sensie, czy mieliśmy z nim do czynienia wcześniej, tak. Run 11, run 8 i kolejny z tych takich dziadów, więc gin. Szczerze, są irytujące bardziej, że bezpiecznie, jeśli chodzi o samą sobie sytuację, ale tak. I co my tu mamy? Ponury kamień 5. Myślałem, że konia może uda się wezwać. Niestety. Szczerze, powiem wam, kamień 5 w takim momencie... nie wiem, czy z dobrym... powiedzmy wynagrodzeniem za eksplorację i gubienie się. W sensie, no, nie rozumiem, ale byliśmy już w lokacjach, w których... dosłownie mieliśmy kamienie 9, 7, 6, a tutaj w stolicy mamy 5. Wiecie, to też może oznaczać, że ta stolica w teorii miała być zwiedzana dużo wcześniej, niż ja to robię. No ale tak mniejsza z tym, co my tu w ogóle mamy. O! Jakieś wielkie coś. Dobra. Nie wiem, co tam jest, a co to jest, ale ja chcę to sprawdzić. Wiecie, ja chcę to pozbierać, sprawdzić w ogóle. Nie byłbym sam, gdybym tego nie zrobił, więc... tak, w tym momencie chyba najlepszym wyborem będzie jeszcze przy okazji zarzucić to. Przecież to może być ciężkie starcie, więc... najpierw się pozbędę ucznika, szczerze. Potem tamtego. Dostałem spierna, super po prostu. Nie, 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 nie.
teraz mam dwóch wściekłych rycerzy, którzy chcą mnie dobić. Jeden elektryczny, drugi nieelektryczny. Okej, okay, jeszcze jedna łyk. Jeszcze jedna łyk, tak, jeden łyk. Okej. Okay. Kolejni. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie pozwól Gwiezdny Kluczu, żeby cię to dobiło. Bo już ty nie znajdziesz drogi z powrotem. Znam się aż za dobrze i wiem, że po prostu nie znajdę tutaj naprawdę trasy, więc tak. Nie jest dobrze, więc może to się nauczy. Zatem się nie zadziera. No nie szczególnie. Szpon bestii. Też nic, no. Nie mówcie mi, że moim nadzieją tutaj na wygraną są eldeńskie gwiazdy. Jeśli one mnie uratują, to ja się załamię. Naprawdę? Ze wszystkich moich zaklęć i rzeczy, eldeński gwiazd okazał się tym, co mi pozwoliło go pokonać. Po tym, jak dzisiaj je nazywałem naprawdę bezużytecznymi. Po prostu wow. Nie wiem, co więcej powiedzieć o tym wszystkim. Może najpierw po prostu chodźmy. Zwiedzajmy dalej i próbujmy nie umierać. Tak, najlepszy pomysł. W sumie mam już 41 minutę. A więc zaraz powinienem kończyć odcinka. Nie mam butelek, nie mam niczego, co jest niebezpieczne tak tutaj łazić. Ale no, nie mogę po prostu. Nie mogę sobie odpuścić sprawdzenia, co to jest za wielkie coś, co tam jest. Problem tylko w tym, że w sumie to nie widzę, gdzie ja miałbym się, w sensie, gdzie ja miałbym, raczej jak ja miałbym tam się dostać. Może znajdę jakieś dziwne przejście. A nie, to jest tam, żeby tam się dostać, trzeba byłoby jakoś wyżej być. Ha. Chyba tego nie znajdę, niestety. Chyba tego nie znajdę. Może będzie jakieś wyjście wyżej. Nie ma szans. Nie ma szans po prostu. Żeby tam się dostać, to nie wiem, co trzeba by było jeszcze zrobić. No cóż. To w takim razie możemy chociaż zobaczyć, wiecie, co tam leżało pod tym wszystkim, bo tam. No niestety na to chyba nie wejdziemy. Chociaż jest taka złamana barierka w jednym miejscu, to może ma nam właśnie sugerować, którędy iść tam dalej. Więc Kosa, proszę cię o pomoc. Dziękuję, jak zwykle jesteś niezawodna i... tego jeszcze mi brakowało, żeby piesami zaczęli coś sąsiedzi czy coś i po prostu wkurzać. Chociaż dobra, chyba się uspokoił, więc nie jest tak źle. Jednak nie, więc no, widzimy się za chwilę. Znowu. No dobra, psa ogarnęłem, więc teraz chyba będziemy musieli tam spadać, chociaż chcę spróbować jeszcze jednej rzeczy. Pewnie się nie uda, ale... wiedziałem. Wiecie, miałem jeszcze nadzieję, że może jakimś magicznym trafem dostaniemy się tam, gdzie chciałem. No cóż, teraz będzie mi to męczyć, jak zakończę tego odcinka. Wiecie, co tam jest? Jak się tam dostać? I tym podobne. Niestety, jak znajdę jakieś naprawdę interesujące rzeczy, zawsze mi tak to będzie męczyć. Więc tak. Z góry mówię, proszę nie mówcie mi, co tam jest. I z góry proszę nie mówcie mi, jak się tam dostać. Jeszcze niżej? Nie, 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 ja nie chcę. Ja nie chcę niżej. Ja chcę wyżej. Ech, no cóż. Dobra. Jeśli można wyżej, to chociaż tutaj jakokolwiek będzie można zwiedzać. To też dla mnie jest jakieś tam pocieszenie. Ale dobra, mamy lampkę, mamy co? I zwiedzajmy. A, tu byłem przed chwilą. Jaki ze mnie łop. Tak, co? Celowo było takie specyficzne. Ale dobra, mniejsza o to. Mamy tu kolejnych wrogów, którzy jeszcze jakieś mieczyki sobie ulepszają.
porozrzucane te wozy. Nie czuję, żeby to był dobry pomysł na walkę w takim miejscu, no ale... Skoro trzeba, to... To niech tak będzie. Okej, okay, to było już... Co najmniej brutalne. Okej. Okay. Ostatnia szansa na przetrwanie. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay. Dobrze, że mam takie zaklęcia. Okej. Okay. Wrażenia maksymalne. Żywotność bestii. Moja ostatnia nadzieja na to, żeby nie być martwym. Są schody wyżej. Są schody wyżej, są schody wyżej. Schody wyżej, schody wyżej, wyżej schody. Nie mówcie, że to były takie... proste. Okej, czyli mogę to próbować jeszcze raz robić. Chociaż cenę pocieszenia. Może możecie mi uznać z wariata, ale ja będę próbował chyba. Nie, to jest ciężkie, ale wydaje mi się, że to zrobię. Więc... Powiem tyle, no. Jak ja wskoczyłem w Dartus 3 po drzewie do miejsca, do którego teoretycznie, przynajmniej tak mi się wydaje, nie powinno się dać wskoczyć po drzewie, trzeba by było, wiecie, kupić klucze legalne i tak dalej. Tak ty też powinienem dać radę, więc... Widzimy się za jakąś godzinę czasu rzeczywistego. Dla mnie, jak... Stwierdzę, że to jest nierealne, albo tam wejdę. Wiecie co? Udało się. Udało mi się. Jak ja jestem uparty, to ja naprawdę dostanę się wszędzie jakimiś dziwnymi skakami, więc... tak, no. Cokolwiek tutaj jest skryte, jest nasze. A jest to... Beut Gran Saxe? Co jest jakieś... Dosłownie... Strzała do kuszy. No, no dobra. Zawsze coś. To nie jest bełt, czyli co to jest strzała? Co głupiej nazwie? Są jak włócznie Radana. Nope. To jest broń? Co byłoby dziwne, no ale dobra, może to być jeszcze kostur oczywiście. Też nie, czyli czym to jest? Włócznia. 40 zręczności? Ach. No cóż, raczej tego nie ubierzemy za szybko. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Starożytna włócznia błyskawic. Włócznia wystrugana z broni Gran Saxa. Jeden z legendarnych oręży. Okej, okay, to fajnie, ale... Ogromny, starożytny smok Gran Sax niegdyś sprowadził nieszczęście na królewską stolicę. Był to jedyny przypadek w historii, kiedy runęły mury Reyndel, co zapoczątkowało wojnę przeciwko starożytnym smokom. Starożytnia włóczna błyskawic. Napełnij oręż czerwoną błyskawicą starożytnych smoków, a następnie rzuć włócznią. Możesz ją naładować, by zwiększyć jej siłę. Podoba mi się. Wiem, że nie mam statystyki, na razie to zdejmę, ale wiecie, co chciałbym zobaczyć? Moveset. To jest podstawa dla mnie wszystkiego i co ciekawe, to jest zwykła włócznia, nawet niewielka. A. No, spodziewałem się, że będzie większa, jak tak czytałem, ale... Ale okej, okay, i... Okej, okay, typowe dźgnięcie. Typowe dźgnięcie. No. Dwuręcznie. Dźgnięcie albo dźgnięcie. A, trochę się zawiodłem. A, źle to tak dużo energii, czy co? Nie, nie mogę nic z tym zrobić, po prostu bez statystyk. Ciekawe. Okej. Okej, nie jest więcej chyba, o tym nie powiem. Po prostu, no okej, okay, naprawdę. Fajnie, że to znalazłem, ale... No, no, raczej to nie będzie coś dla mnie. W sensie, no, jak już wspominam, lubię włócznie, halbardy i tym podobne, jeśli są dobrze wykonane, ale... No, tak, no, to... Już się plączę. Najważniejszym elementem jest to, że muszą być, no, dobrze wykonane. Jeśli nie są dobrze wykonane, to niestety podziękuję. Jak widzę, póki co moveset... Zgadzam się z typowo dźgnij, co... No powiedzmy, że nie czuję tego dobrego wykonania. A, super, jeszcze taki gościu, który znowu sobie jakiś mieczek swój ulepszył. Dobra, może zdążę, zanim on mnie zaatakuje.
zdążyłem, dobra, piękne. Chociaż dobra, też nie będę przekreślał, wiecie, tego wszystkiego. Może jeśli... A, ile mam zręczności? 28. A, chciałem powiedzieć, że jeśli by się udało znaleźć 40 w jakiś sposób, to może bym spróbował, ale potrzebuję 2 punktów do 30, a potem 10 jeszcze. Nie wiem, jak miałbym to zrobić. Więc... powiedzmy, że po prostu co sobie odpuścimy. Najlepiej. I tak, tutaj byłem. Tak, byłem, tam to jest to wredne miejsce. Tam dalej jakieś znajdźki, to w sumie mogę sprawdzić. Jeszcze tak szybko. Chociaż te dźwięki powinny mnie chyba wystarczająco zaostrzec, że nie powinienem tutaj iść. A, stary znajomy z zapleców. To mogło być gorzej, szczerze. Ale i tak, ja może lepiej ucieknę. To chyba będzie sensowne rozwiązanie. Będę po prostu uciekał nie wiadomo gdzie. W losowym kierunku. Proszę, znajdę jakąś... chciałem powiedzieć, bezpieczną przystań. Tutaj mamy windę, która jeszcze niżej mi zabiera. Nie sądzę, żeby to było to, czego szukałem, ale i tak dzięki gro. Może... nie! Zginę! Kolejny. Nie, gra chce po prostu mojej śmierci, ja już to czuję. Zobaczmy, czy sobie poradzą. I tak wiem, że to jest marnowanie dużej ilości energii, wszędzie kiedy mogą tańsze zaklęcia rzuciciele. Zobaczmy właśnie, jak sobie poradzą teraz w tej sytuacji. Trafiło 2 za 800 coś, więc... może jest jeszcze nadzieja dla tych gwiazd całych. Nie będę ich właśnie może tak szybko przekreślał, bo... mówiłem takie, bezużyteczne, nic nie zrobię, to nagle dzisiaj... no, to po prostu zaczęły robić sensowne rzeczy. Co my tu mamy? Żwir, naprawdę. Ej. Niektóre te nagrody mogłyby być naprawdę 20 razy lepsze i... gra nadal byłaby, moim zdaniem, zbalansowana pod względem znajdziek. Takie ciągłe żwiry to tylko demotywują do szukania. Chociaż, dobra, z jednej strony żwiry demotywują, a z drugiej... za jakiś czas trafiam też na jakieś takie właśnie cenne rzeczy, które aż mówią... wow, nie spodziewałem się, że znajdę coś takiego leżące po prostu w takim miejscu. Jak chociażby ta legendarna broń. Chociaż dobra, to jeszcze było takie specyficzne miejsce. I nie dość, że specyficzne, to jeszcze, no, powiedzmy, ciężko się tam strasznie dostać. Chociaż to jest tylko moje podejrzenie, pewnie jest jakieś oficjalne zejście, którego jak zwykle nie widziałem i przez to po swojemu wlazłem. Może się przekonam za jakiś czas, może nie, kto wie. Ale tak, póki co idźmy coraz to dalej, szukając w dalszym ciągu tylko jednej prostej rzeczy, jaką jest miejsce łaski. Tutaj dosyć jasno świeci, to może... nie, nie, kolejna pułapka po prostu. Już myślałem, że może będzie tutaj bezpiecznie. Ej, no trudno się mówi. Okej, szybko, unik. Ni! Będzie śmierć. Będzie śmierć. Czułem to. Niestety. Ej, no cóż. Straciłem runę. Aż mam tyle tych użyć, że chyba... mówiąc szczerze, nie chciałbym tego póki co robić, więc... na tym zakończymy. I tak minimalnie jesteśmy ponad... wymogiem pewnie... tego niskiego, więc... nie, nie chcę podwójnych pelerni. Będę musiał właśnie się przebrać, ale to... kiedy indziej. Ewentualnie zdjąć jedną z dwóch broniek, albo pochodnie, nie, pochodnie nic nie zmieni. Ale dobra, mniejsza z tym, jak mówię, będziemy już kończyć. Ja poza nagraniem spokojnie pobiegnę, odzyskam to wszystko, ale jeszcze chcę tylko sprawdzić, czy może po dosyć tego wszystkiego, tak porządnym,
Wiecie, istnieją dwa typy resetu. Reset ogniskowy, reset porządny. Czy coś się tutaj zmieniło? No, dawaj teksta. Jakiegoś. Błogosławieństwo Baldachimu, oczywiście. I choose to lie with Godwin of my own will, not the remains of one chosen for me, and I will bear a child who will inherit your warmth too. What greater blessing could there be but to be born a deathbed companion? This is goodbye, but I okay, actually. And I will inherit what greater... Okay, Są jakieś te właśnie jeszcze dialogi, więc... Ja chcę posprawdzać naprawdę, bo czuję, że to jest coś ważnego. To, że znaleźliśmy tutaj przejście do stolicy. Tylko jeszcze mnie utwierdza w przekonaniu, że to miejsce raczej jest czymś ważnym. No pomijając to, że ona znowu też mówi o tym, o zostaniu władcą i tak dalej, więc... Tak... Cokolwiek to jest, to zdecydowanie będą tutaj ciekawe rzeczy i... Nie chcę. Ale dobra, widać, że tutaj coś jeszcze będzie działo, ale tak. Tym razem już serio, na poważnie, 100%. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ten odcinek był strasznie emocjonalny dla mnie. Strasznie dużo zrobiliśmy. I tak, w następnym... Cholera wie, co bym robił. Nawet nie obiecuję wam niczego. I tak zrobię to inaczej. A póki co, to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.